Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Bazuko i witam Was w kolejnym pieskowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj, słuchajcie, przedstawię Wam, jakie psy znajdują się w hodowli Wonderful Staffies. Jest to, słuchajcie, hodowla psów rasowych zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce w FCI. Także jest to hodowla legalna. Dobra, ale w każdym razie, zanim jednak zaczniemy, jeżeli lubisz psy tak samo jak ja, to zostaw koniecznie kciuka w górę, zobaczymy ile nas jest. Ten, kto nie lubi psów, jest dziwny, okej? I jeszcze przy okazji jedna bardzo, bardzo ważna zasada na tym kanale. Zjedź sobie koniecznie na sam dół i zobacz, czy subskrybujesz mój kanał. Jeżeli tak, to bardzo mocno się cieszę, a jeżeli nie, no to musisz to nadrobić i zostawić przy okazji dzwoneczek, żeby wiedzieć, jakie nowe filmy pojawiają się na tym kanale. Także co? Zaczynamy od pierwszego pieska. Jedziemy! Także słuchajcie, pierwszą suczką jest Tila. Tila obecnie ma 2 lata, ale zachowuje się jakby była szczeniakiem. A, jeszcze. Wszystkie psiaki, które są tutaj w hodowli Wonderful Staffies FCI, są to psy rasy Staffordshire Bull Terrier. Nie ma tutaj innej rasy, dlatego pozwolę sobie powiedzieć tylko, że jest, że tutaj są stafiki i te psy, które dzisiaj zobaczycie, będą właśnie stafikami, czyli Staffordshire'ami, Bull Terrierami. I słuchajcie, Tila, nie obrażając, ale jest tak czarnego umaszczenia, że słońce do niej tak przyciąga. Ja jej osobiście współczuję, jak jest pogoda taka jak teraz, ponieważ obecnie są 32 stopnie, a jak wiadomo, do czarnego koloru jakby promienie słoneczne są przyciągane. My się tak śmiejemy w ogóle, przez to, że ona jest taka czarna, to jak pokażę zęby, to te zęby tu po prostu tak jej świecą, jak widać, za chwilę wam pokażemy. Ja, takie białe te zęby, no nie? No, ale słuchajcie, Tila ogólnie brała ze mną udział w wystawie krajowej. Ona sobie będzie gdzieś tam chodzić w tle, to tam niech się zajmuje sobą. Tila, słuchajcie, brała ze mną udział w wystawie krajowej w niedaleko Szczecina, tam bardziej w stronę Niemiec. I powiem wam szczerze, że w sumie najmniej na nią liczyliśmy, bo można powiedzieć, że najmniej troszkę trenowaliśmy z nią, ale zaprezentowała się tak pięknie, że aż ja byłam w szoku. Ja z nią właśnie szłam jako handler, czyli wiecie, ja jakby prowadziłam ją na ringu i sami zobaczcie, jak jej wypadło. Teraz macie nagranie. Także słuchajcie, Tila w ogóle naprawdę bardzo ładnie się rusza. Dostała w ogóle ocenę doskonałą, więc to jest najlepsza ocena, jaką pies może uzyskać na takiej wystawie. I dodatkowo certyfikat wystawowego czempiona, więc Tila jest czempionem. Pokażę wam też inne stafiki i Tila w porównaniu do tych wszystkich stafików ma dosyć taką długą kufę, czyli długi pyszczek. Możecie to zauważyć. Zresztą jak zobaczycie innego psiaka, którego wam za chwilę pokażę, to zobaczycie, że ta różnica jest dosyć spora. I Tila ma właśnie taką dłuższą tą kufę, bardziej taką terierowatą niż bull. Bo pamiętajmy, to są bull teriery, czyli są i bullowate, i terierowate. Logic. Dobra, więc to, moi drodzy, była Tila. Zaraz idę po kolejnego psiaka. A, jeszcze taka moja malutka wskazóweczka i prośba, że na końcu filmu bardzo was proszę o pozostawienie komentarza, który z tych psiaków podoba wam się najbardziej. Dobra, następnym psem jest Jacuś. I właśnie Jacusia chciałam wam pokazać, że wygląda totalnie inaczej niż Tila. Nie dość, że różni się umaszczeniem, bo nie jest czarny, a biały, to jeszcze tą główkę ma totalnie inną. Jacek, pokaż się. Ma właśnie taką bardziej bulowatą, wiecie, taką szeroką w ogóle. Jacek, słuchajcie, ma obecnie 20 miesięcy, więc za 4 miesiące skończy równo 2 lata. I słuchajcie, jest naprawdę bardzo ładny. Wygląda właśnie tak samczo, jest taki potężny, wiecie, dobrze zbudowany. Ja to się nawet śmieję, że u niego akurat widać wszystkie mięśnie, więc właściwie można by się było na nim uczyć anatomii psa. W ogóle mi się tak bardzo Jacuś podoba, w szczególności po mordce, bo nie dość, że ma taką szeroką, tą mordkę taką uśmiechniętą, to jedno ucho ma czarne, a drugie ucho ma w ciapki, takie w czarne kropki, można powiedzieć. Jacek, chodź, pokaż się, no patrzcie, no siedzi za mną i się nie pokaże wam.
Jacek tu. To ja niestety muszę się posunąć. Dobra, Jacek, pokaż się. Jak nie będzie go dobrze widać, to najwyżej dam wam po prostu tutaj zdjęcie, żebyście widzieli, jak wygląda to jego ucho. To ucho jest czarne, a to ucho jest w ciapki i pewnie go nie widać, ale mam nadzieję, że chociaż trochę widać. I słuchajcie, Jacek jest w ogóle tutaj, można powiedzieć, psem rodzinnym, dlatego że jego mamą jest Dajla, która również jest tutaj w hodowli i ma tutaj też Jacek swojego brata o imieniu Beethoven. My tak potocznie mówimy na niego Jacuś Jacek, ponieważ w rzeczywistości nazywa się Jackie Wonderful Staffies. Z Jackiem również byłam na wystawie i Jacek nie dość, że uczestniczył w wystawie krajowej, to uczestniczył również w wystawie międzynarodowej, gdzie zdobył, słuchajcie, złoty medal na wystawie krajowej, również go zdobył i jestem po prostu z niego tak dumna, że aż ustawiłam sobie go na profilowym na Facebooku. W sensie razem ze mną oczywiście. Jacek, chodź, pokaż się jeszcze, dopóki masz swoje 5 minut. Ciok, śliczny jesteś, śliczny. O, pieszczoch. Ogólnie, jeżeli mogłabym jeszcze wam powiedzieć, co nieco o charakterze Jacka, to Jacek jest takim osiołkiem, można powiedzieć, bo wszystkie pieski tak się cieszą, w ogóle jest ich pełno, to Jacek jest taki, o proszę bardzo, uwali się i po prostu sobie leży, albo woła się go Jacek, Jacek, a on ma w ogóle was w dupie i sobie, nie wiem, wącha sobie trawę, nie? Jacek! Jacek! No, właśnie o tym mówię. Inny pies, taka Asia, którą przyprowadzę zaraz po Jacku, od razu będzie się cieszyła i w ogóle merdała ogonkiem i wszędzie będzie jej pełno, a Jacek ma mnie gdzieś, bo woli się na przykład teraz tarzać w trawie. O, to jest ważniejsze zajęcie niż przybiegnięcie do człowieka, który cię woła, no nie? Kolejnym psem jest Aśka, też potocznie nazywana, ponieważ nazywa się... Chodź, Nunia! Właśnie ona. Okej. Ona jest w ogóle totalnym przeciwieństwem charakteru Jacka. Jest totalnie wesoła, jest to najweselszy pies z całej hodowli, słuchajcie, ja ją chyba ubóstwiam najbardziej właśnie za ten jej pozytywizm. Jest naprawdę cudowna, również czarna, ale żeby was to nie zmyliło, nie jest to siostra Tilly. Asia też jest nazwana tak potocznie, my ją tak mówimy, Asia, Aśka, ponieważ w rzeczywistości nazywa się Ashley Gold Smile Staff FC. O, chcesz coś powiedzieć? Okej, dobra, Aśka wam przekazała wiadomość. Jeżeli wiecie, co to znaczy, możecie napisać w komentarzu. Słuchajcie, Aśka, z tego co pamiętam, ma 18 miesięcy, więc ma 1,5 roku. Jest naprawdę, naprawdę przekochanym psem. Również zachowuje się jak szczeniak, dosłownie jak Tila. Aśka jest młodsza od Tili o 6 miesięcy, czyli o 0,5 roku, ponieważ Tila ma 2 lata, a Aśka ma właśnie 1,5 roku, tak jak już mówiłam. I słuchajcie, z Asią również brałam udział w wystawie i międzynarodowej, i w wystawie krajowej. I na wystawie krajowej również, tak samo jak Tila, zdobyła certyfikat wystawowego czempiona. Również z nią szłam. Tutaj macie załączone nagranie. I słuchajcie, Aśka jest tak pozytywnym psem, zawsze jak przechodzi gdzieś i widzi ludzi, to od razu się do nich cieszy i ludzie się zatrzymują, żeby ją pogłaskać, w ogóle pomiziać. Jest naprawdę bardzo pozytywna, cieszy się do wszystkich, do wszystkiego, do wszystkich psów, do wszystkich ludzi. No, normalnie jej życie to szczęście, po prostu. Następną suczką w hodowli Wonderful Staffies jest Dolce Vajana from Valhalla. Jest to, słuchajcie, najlepsza przyjaciółka Ashley Smile Gold, tej poprzedniczki. I Vajana, chodź kochanie. Vajana ogólnie jest dosyć wstydliwa. My mówimy, że ma taki charakter księżniczki albo arystokratki, ponieważ zazwyczaj jak stafiki właśnie cieszą się jak Aśka, ta poprzednia, takie są, wiecie, wszędzie ich pełno, to Vajana jest taka z gracją, wiecie, podejdzie, przywita się, spojrzy. Jak na was spojrzy, to możecie czuć się zaszczyceni jej wzrokiem. No, ogólnie Vajanka jest dosyć małą suczką, ale moim zdaniem to jest na plus. Ma taką szeroką główkę, ogólnie jest taka malutka, zobaczcie, jaka wstydliwa, ale jest naprawdę bardzo, bardzo kochana i jest właśnie najlepszą przyjaciółką Aśki. I mimo że Vajana jest od niej młodsza, to mamy wrażenie, że uważa Aśkę za nieco głupszą i młodszą. Mimo że to Vajana jest młodsza. O, tak wygląda Vajana,
A ząbki pokażesz? Ząbki? Piękne ząbki, super. Słuchajcie, nastąpiła malutka zmiana scenerii, ponieważ tam zauważyłam teraz, że dosyć słabo widać, dlatego mam nadzieję, że tutaj będzie widać nas bardziej. A następnym jegomościem jest Goran. Goran jest pieskiem urodzonym w tej hodowli i słuchajcie, Goranek jako jedyny urodził się niebieski, dlatego państwo tak zauroczeni nim postanowili go po prostu, można powiedzieć, zachować. Goran ogólnie jest naprawdę ładnym psem, ponieważ ma taką szeroką mordkę, która jest właśnie pożądana u tej rasy. I poza tym jest bardzo ładnie zbudowany, więc u niego naprawdę jest ciężko doczepić się do czegokolwiek. Jedynym minusem, można powiedzieć, Gorana jest to, że jest bardzo emocjonalny. No dla niektórych to jest plus, dla niektórych jest minus, ponieważ zawsze jak są jakieś nowe osoby, nowe miejsca, bodźce, jakieś zapachy, cokolwiek, to Goran od razu jest, wiecie, taki bardzo podekscytowany, że wow, coś nowego. I na spacerach na przykład potrafi ciągnąć na smyczy, więc to jest ten minus, ale wiadomo, nad ciągnięciem na smyczy można pracować. Także Goran... No i Goranek, słuchajcie, został niedawno tatusiem pięknych 7 niebieskich szczeniąt. Mamusią tych szczeniąt również jest suczka niebieska, którą za chwilkę przyprowadzę, a tatusiem jest właśnie Goranek. Szczeniaczki zostawimy sobie na koniec jako taki bonus, ponieważ wiadomo, nie są one stałymi bywalcami tutaj w tej hodowli, ponieważ one są tutaj tylko jakby w wieku szczenięcym, a potem znajdują sobie nowe domki. Dlatego prawdopodobnie jak obejrzycie ten film, nie wiem, za pół roku, to tych szczeniaków już nie będzie, a te psy, które wszystkie jakby na początku przedstawiam, będą, bo one są tutaj na stałe i Goranek też. Następną suczką w hodowli Wonderful Stuffies jest Bella. Słuchajcie, Bella jest obecnie mamusią 7 właśnie pięknych szczeniąt. Jest to mamusia szczeniaczków Goranka, czyli Goranek, ten poprzedni, którego widzieliście, oraz Bella się ze sobą spiknęli i mają teraz ze sobą 7 dzieci. No, także to jest właśnie ta Bella, jego żona, można powiedzieć. I Bella teraz karmi dzidziusie, dlatego słuchajcie, ona ma takie piersi, ponieważ no jest mamusią karmiącą, więc żeby nikt się tam w komentarzu nie czepiał, że o matko, jak ona paskudnie wygląda, słuchajcie, to jest normalne, że piersi zwisają, ponieważ jak 7 szczeniaków cały czas w tym samym, ponieważ jak 7 szczeniaków w tym samym momencie cały czas czerpie to mleko, no to nic dziwnego, że jednak troszeczkę grawitacja działa. Ogólnie co ja bym mogła powiedzieć o Belli? Bella ogólnie jest naprawdę bardzo miłą suczką, z innymi psami różnie, bo generalnie lubi inne psy, ale nie lubi Daily w hodowli. Zawsze jak widzi Daily, to się razem ze sobą gryzą, są wredne dla siebie, dokuczają sobie, dlatego z Daily widzieć się nie mogą. Daily również zobaczycie, ale to jeszcze moment. Na początku wam jeszcze pokażę takie rude. Bella jako mama nie jest zbyt przykładna, ponieważ nie lubi za bardzo spędzać czasu ze szczeniakami. Zawsze jak ma możliwość pójścia na spacer, pochodzenia sobie po domu, byle żeby nie być z tymi szczeniakami, to właśnie tak robi. Ale słuchajcie, poniekąd jest to naturalne, ponieważ te szczeniaki już są duże, więc powoli przychodzi pora, żeby odstawić je od cycka, a dawać im naturalny pokarm. One co prawda już karmę jedzą, ale od czasu do czasu jeszcze sobie z cycusia mleczko pociągną. Dlatego Bella już po prostu ma dosyć i je tak naturalnie odpycha. To jest akurat bardzo normalne, więc spoko Bella, rozumiemy cię. Ale ja nie mogę po prostu stąd wyjść. Bo ciągle się patrzę. O, i tutaj są następne szczeniaczki po Belli i Goranku. Jest ich, słuchajcie, aż 7, z czego jest jedna dziewczynka, Ota, a reszta chłopaki. Także dziewczynka jest jedna przygnieciona przez większość chłopaków. Słuchajcie, następnym miotem są właśnie te 3 rude szczeniaczki od Elzy. Jest jedna dziewczynka, ta, ona się bardzo wyróżnia, oraz 2 rudych chłopaków. Także co, to byłyby już wszystkie psy z hodowli Wonderful Stuffies na dzisiaj. Póki co na razie innych piesków nie ma. Jak będą, to mogę wam zrobić aktualizację, na przykład z nowego miotu, z nowych szczeniaków. Jakbyście chcieli, to koniecznie dajcie mi znać, bo ja nie wiem. I tak jak was prosiłam, dajcie mi proszę znać w komentarzu, który z psiaków podobał wam się najbardziej. Zapewne szczeniaki, ale to dajcie mi znać. I pamiętajcie, że w opisie macie wszystkie linki do Facebooka, Instagrama oraz kontakt telefoniczny do hodowli, więc jeżeli
byście byli zainteresowani jakimś szczeniakiem, to oczywiście Państwo służą pomocą. Chciałabym Was też zaprosić serdecznie na swojego Instagrama, gdzie szczeniaków oraz wszystkich psiaków z tej hodowli jest o wiele więcej. Co prawda, o wiele więcej. Psy są te same, ale jest więcej materiałów, filmików, postów i tak dalej. Także Instagram Bazuczek serdecznie zapraszam. A my co? Widzimy się w następnym filmie. Pod warunkiem oczywiście, że subskrybujesz, bo jak nie subskrybujesz, to pewnie ten film Ci się nie pokaże. Więc zasubskrybuj z dzwoneczkiem teraz, zostaw kciuka w górę. I co? Widzimy się w następnym filmie? Mam nadzieję. Cześć!